Cześć, nazywam się Kinga Falajda. Znajdujemy się w miejscowości Wojciechów, w gminie Kawęczyn, w południowo-wschodniej części Wielkopolski. Prowadzimy gospodarstwo rodzinnie, zajmujemy się produkcją roślinną i zwierzęcą. Produkcja zwierzęca to hodowla bydła mlecznego. Stado liczy około 300 sztuk bydła, z czego 110 to krowy dojne. Produkcja roślinna ukierunkowana jest na zboża ozime, kukurydzę, lucernę oraz użytki zielone. Powierzchnia gospodarstwa to 100 hektarów. Na co dzień pracuję w Instytucie Ochrony Roślin, jednak mój urlop wypoczynkowy spędzam na wsi. To jest to, co mi sprawia przyjemność. Cieszę się z tego, mój umysł wypoczywa. Tutaj spędzam większość swojego czasu. Mimo tego, że jest to duże wyzwanie, jednak potrafię połączyć pracę w Poznaniu z pracą na gospodarstwie. Będąc w Poznaniu, zaplanuję zabiegi, które mają zostać wykonane w aplikacji 365 Farnet lub 365 Crop aplikacji na telefonie. Wprowadzam dany środek oraz nawóz, w jakiej dawce ma być zastosowany, kiedy ma się odbyć dany zabieg. Brat zazwyczaj odczytuje z aplikacji, w jakiej dawce ma zastosować dany nawóz czy środek ochrony roślin. Jeśli dawki są wykonywane w określonych terminach, czy są dzielone, po prostu wprowadzamy przy wykonaniu zabiegu drugą dawkę w określonym terminie. O programie 365 Farnet dowiedziałam się od pana Jurka Korańczaka, gdy 2 lata temu zaczęłam pisać pracę magisterską i on przyjechał na moje gospodarstwo pomóc mi w prowadzeniu doświadczeń dotyczących mojej pracy magisterskiej. No i właśnie on zafascynował mnie tym programem, przez co zaczęłam dalej z niego korzystać. Po kolei wprowadziłam mapy, zaczęłam korzystać z dokumentacji, z nawożenia, z prowadzenia środków ochrony roślin. W aplikacji mogę sprawdzić pogodę, która bardzo ułatwia w przygotowywaniu się do danych zabiegów. Co daje mi aplikacja 365 Farnet? Przede wszystkim zmniejszam koszty nawożenia czy środków ochrony roślin. Moje plony są o wiele wyższe. W gospodarstwie korzystamy również z nawigacji równoległej z wykorzystaniem GPS-u, co pozwala nam przy aplikacji nawozów czy środków ochrony roślin, czy wykonywaniu danych czynności na pominięcie omijaków czy robieniu zakładek. Możemy dzięki temu systemowi wykorzystać całą szerokość roboczą maszyny. Będąc na polu, wprowadzamy daną wykonaną czynność bez biegania do komputera, wyciągamy telefon i wprowadzamy dany zabieg. Sam program w obsłudze jest bardzo prosty. Większość środków ochrony roślin czy nawozów jest wprowadzonych. Wystarczy wprowadzić sobie dane pola. To jest bardzo proste. Zajmuje naprawdę niewiele czasu, tak jak na moją powierzchnię to jest jeden wieczór. Dzięki temu mam podgląd na całe gospodarstwo, wszystkie pola w jednym miejscu. Dodatkowo prowadzimy usługi rolnicze. Usługi rolnicze prowadzi każdy z nas, ja, brat, tata. Czynności wykonywane są wspólnie, nie ma, że ktoś nie potrafi czegoś zrobić. Nie boję się żadnej pracy, jeśli trzeba wsiadam na ciągnik i jadę, wykonuję takie czynności jak orka czy uprawa gleby, ale też jestem kombajnistką, może tak można nazwać. Nie ma pracy niemożliwej dla kobiety, więc uważam, że każda kobieta może, jeśli chce, to może wszystko zrobić, ale trzeba chcieć. Od kilku lat inwestujemy w nowoczesne rolnictwo, między innymi panele fotowoltaiczne oraz inwestujemy w sprzęt do rolnictwa precyzyjnego. Dzięki temu, że zmieniliśmy park maszynowy, możemy skorzystać aktualnie z dodatkowych modułów, rozszerzając swoją wersję o dodatkowe moduły, na przykład do precyzyjnego nawożenia. Uważam, że program 365 Farnet to oszczędność czasu i energii. Dzięki temu można nie tylko prowadzić gospodarstwo, ale też dodatkowe czynności, więc polecam każdemu program 365 Farnet lub 365 Crop aplikacji na telefon. Uważam, że każdy, kto spróbuje, nie zawiedzie się na tym, a może tylko i wyłącznie zyskać.